Na samym wstępie chciałbym Was zaprosić na kanał Światowa Historia, gdzie możecie poznać więcej tego typu historii. Największe seks afery w polityce. Dominique Strauss-Kahn, francuski polityk, minister we francuskich rządach w latach 2007-2011, dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 14 maja 2011 roku został zatrzymany w Nowym Jorku na pokładzie samolotu linii Air France. I następnie tymczasowo aresztowane w związku z zarzutem napaści seksualnej na pokojówkę. 18 maja 2011 roku Dominik Strauss-Kahn, nie przyznający się do popełnienia tego czynu, złożył rezygnację z pełnienia obowiązków dyrektora Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ostatecznie zarzuty wobec byłego już szefa w tej sprawie zostały wycofane wobec uznania przez prokuratorów zeznań pokojówki za niewiarygodne w zakresie zmuszania do stosunku seksualnego. Dominik Strauss-Kahn został w tym samym czasie pozwany o próbę zgwałcenia w 2003 roku francuskiej dziennikarki Tristin Bannon. Przedstawione zarzuty uniemożliwiły mu w praktyce start w wyborach prezydenckich w 2012 roku, w których miał zamiar wziąć udział. François Hollande. Francuski polityk, były prezydent Republiki Francuskiej, w październiku 2010 roku ogłosił publicznie, że jest związany z Valerin Trayweiler. Dziennikarką polityczną. Na początku 2013 roku pojawiły się plotki o związku François Hollande z francuską aktorką Julie Jayet, co skłoniło ją do skierowania do sądu powództwa dotyczącego naruszenia jej prywatności. W styczniu 2014 roku tabloid Closer zamieścił 7 stron relacji i zdjęć na temat potajemnych spotkań prezydenta i aktorki w mieszkaniu wynajmowanym przez przyjaciół Jayet. W pobliżu Pałacu Elizyjskiego. Zostało to szeroko skomentowane przez tak światowe, jak i francuskie media, które w przeszłości raczej nie zajmowały się szczegółami życia prywatnego prezydentów. François Hollande powiedział, że żałuje naruszenia jego prywatnego życia i myśli o krokach prawnych, jednak nie zaprzeczył istnieniu samego romansu. Po kilkunastu dniach, François Hollande oficjalnie ogłosił rozstanie z dotychczasową partnerką. Czesław Jerzy Małkowski, polski działacz samorządowy prezydent Olsztyna w latach 2001-2008. 21 stycznia 2008 roku w dzienniku Rzeczpospolita pojawia się artykuł pod tytułem Skandal w magistracie autorstwa Mariusza Kowalewskiego. Tekst zawiera m.in. oskarżenia w stosunku do Czesława Jerzego Małkowskiego o molestowanie podległych mu urzędniczek, a także gwałt na jednej z nich. Czesław Małkowski podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej zaprzeczył jakimkolwiek zarzutom. 28 lutego Czesław Małkowski został w tej sprawie zatrzymany przez policję. 1 lutego 2011 roku białostocka prokuratura przedstawiła cztery zarzuty dotyczące czterech osób pokrzywdzonych, zgwałcenia i usiłowania zgwałcenia oraz uporczywe naruszenie praw pracowniczych. 21 września 2015 roku ogłoszono wyrok 5 lat pozbawienia wolności za gwałt i usiłowanie gwałtu. 28 grudnia 2018 roku sąd rejonowy w Olsztynie uniewinnił Czesława Małkowskiego od zarzucanych mu czynów i wyrok jest nieprawomocny. Andrzej Lepper, polski polityk, rolnik i związkowiec, założyciel i pierwszy przewodniczący partii Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona. 4 grudnia 2006 roku w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł zatytułowany Praca za seks w samoobronie, który zapoczątkował tak zwaną seksaferę. Była radna Sejmiku Łódzkiego, Aneta Krawczyk, stwierdziła w nim, że otrzymała pracę na stanowisku dyrektora biura poselskiego w zamian za usługi seksualne świadczone Stanisławowi. Łyżwińskiemu i Andrzejowi Lepperowi. Andrzej Lepper stwierdził, że wybuch seksafery miał na celu doprowadzenie do usunięcia samoobrony RP z koalicji i uniemożliwienia ujawnienia afer z lat 90. 8 lutego 2007 roku badanie DNA Andrzeja Leppera wykazało, iż nie jest on ojcem najmłodszego dziecka Anety Krawczyk, wbrew temu, co ta twierdziła. Już 8 listopada byłemu wicepremierowi prokurator prokuratury okręgowej w Łodzi przedstawił zarzuty żądania i przyjmowania korzyści o charakterze seksualnym od Anety Krawczyk i próby doprowadzenia do obcowania płciowego z członkinią zarządu województwa lubelskiego. 11 lutego 2010 roku nieprawomocnym wyrokiem tego sądu został skazany na karę dwóch lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności. We wrześniu 2011 roku postępowanie to zostało umorzone ze względu na śmierć oskarżonego. Sandra Lewandowska, polska polityk, ekonomistka, posłanka na Sejm piątej kadencji w latach 2005 i 2007 i chyba najgorętsza pani polskiej polityki. Należała do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, później do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W lipcu 2005 roku przystąpiła do Samoobrony i zasiadła w jej radzie krajowej. W 2007 roku tabloidy rozpisywały się o czasach spędzonych w Egipcie w Sharm el-Sheikh. Przez Sandrę Lewandowską wraz z kolegą z partii. Otóż pani nie kryła swojego ciała, co zresztą nie dziwiło, gdyż pani Lewandowska była znana z bardzo prowokującego wizerunku. Dodatkowo pani otwarcie przyznała, że podkochiwał się w niej sam prezydent Kwaśniewski. Stanisław Łyżwiński, polski polityk, związkowiec, rolnik, przedsiębiorca, poseł na Sejm IV i piątej kadencji. W sierpniu 2007 roku Sejm uchylił mu immunitet. Wieczorem 23 sierpnia 2007 roku przebywający w gdańskim szpitalu Stanisław Łyżwiński został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. 24 sierpnia 2007 roku prokurator prokuratury okręgowej w Łodzi przedstawił posłowi 7 zarzutów, m.in. oferowania byłej radnej łódzkiego sejmiku i byłej dyrektor jego biura poselskiego Anecie Krawczyk pracy w zamian za korzyść seksualną, zmuszania jej i dwóch innych kobiet do usług seksualnych, nakłaniania Anety Krawczyk do dokonania aborcji zgwałcenia radnej Rady Powiatu Tomaszewskiego oraz podżegania do porwania i przetrzymywania jej byłego wspólnika w celu zmuszenia do spłaty długu. Polityk nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. 26 sierpnia 2007 roku został na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi tymczasowo aresztowany. 11 lutego 2010 roku po trwającym od maja 2008 roku procesie karnym sąd uznał Stanisława Łyżwińskiego za winnego wszystkich zarzucanych mu i skazał go na karę łączną, pięciu lat pozbawienia wolności oraz grzywnę. W marcu 2011 roku sąd skierował do ponownego rozpoznania sprawę w zakresie zarzutów wykorzystywanych seksualnego Anety Krawczyk. Postępowania karne wobec Stanisława Łyżwińskiego zostały zawieszone z uwagi na zły stan jego zdrowia. Afera Blomberga, uknuta intryga polityczna, której punkt kulminacyjny nastąpił w 1938 roku. Odpowiednio sfabrykowana i sfałszowana sprawa natury obyczajowej doprowadziła do zdymisjonowania feldmarszałka Wernera von Blomberga. Pana posądzono o homoseksualizm i związek z prostytutką. Konsekwencją afery było m.in. usunięcie z zajmowanego stanowiska jego i innych niemieckich wojskowych niechętnych Hitlerowi. I jego planom podboju Europy, zlikwidowanie Ministerstwa Wojny oraz powierzenie stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Adolfowi Hitlerowi. Także, jak widzicie, Adolf Hitler osiągnął pełną władzę m.in. za sprawą Seksafery. Bill Clinton, amerykański polityk, 42. prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1976-78, prokurator generalny stanu Arkansas. Podczas swojej prezydentury Bill Clinton borykał się ze szeregiem skandali, których badania przez Kongres i Departament Sprawiedliwości ciągnęły się przez cały okres jego urzędowania i ostatecznie doprowadziły do głosowania za usunięciem z urzędu. Był to drugi taki przypadek w historii Stanów Zjednoczonych. Próba usunięcia nie udała się, gdyż Clinton został uniewinniony przez głosowanie Senatu z stosunkiem 55 do 45 głosów. Paula Jones, jedna z pracownic rządu, oskarżyła Clintona o molestowanie. Choć sąd oddalił sprawę, uznając oskarżenia za bezpodstawne, w jej trakcie Clinton musiał złożyć zeznania. Nieco wcześniej pojawiły się niesprecyzowane pogłoski, że już jako prezydent Clinton miał romans z młodszą starzystką Białego Domu. Podczas zeznań Clinton zaprzeczył, jakoby miał z nią. Stosunki seksualne. Gdy wyszło na jaw, że romans ten miał miejsce, kongres zarzucił Clintonowi składanie fałszywych zeznań i blokowanie działań organów sprawiedliwości. Clinton bronił się, twierdząc, że jego zeznania nie były kłamstwem, opierając to na dość chwiejnym rozumieniu, że miał miejsce tylko seks oralny, który przecież nie jest seksem. Bardziej ogólnie, Clinton bronił się też, twierdząc, że nieujawnianie prawdy w tak osobistej sprawie nie powinno być uznawane za. Poważne przestępstwo. Ostatecznie Senat uznał te argumenty i uniewinnił Clintona. Silvio Berlusconi, włoski polityk i przedsiębiorca, trzykrotny premier Włoch, stojący na czele czterech rządów. W 2011 roku został oskarżony o nadużycie zależności i płatny stosunek seksualny z małoletnią prostytutką. Miało do tego dojść podczas przyjęć w prywatnych willach polityka, które miały mieć charakter orgii. W 2013 roku Silvio Berlusconi został skazany w tej sprawie w pierwszej instancji na karę 7 lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz pełnienia funkcji politycznych. W postępowaniu odwoławczym został jednak uniewinniony, a wyrok uniewinniający utrzymano następnie w mocy w postępowaniu kasacyjnym. John Kennedy, amerykański polityk, 35. prezydent Stanów Zjednoczonych od stycznia 1961 roku do czasu jego śmierci spowodowanej postrzałem wskutek zamachu w listopadzie 1963 roku. Według biografa Antonego Summersa, Merlin Monroe, największa ikona swoich czasów, romansowała zarówno z Johnem Kennedy, jak i jego bratem Robertem Kennedy. Gdy romans z Robertem się zakończył, aktorka miała zagrozić upublicznieniem ich relacji, Monroe ponoć. Przypadkowo przedawkowała lekarstwa i umarła w karetce pogotowia w drodze do szpitala. Kennedy chciał puścić Los Angeles przed ujawnieniem faktu o zgonie aktorki, wówczas jej ciało miało zostać zawiezione do domu i tym samym upozorowano tam samobójstwo. Tak brzmi teoria zaprezentowana przez biografa, lecz pamiętajmy, że jest to tylko teoria. Jeśli chodzi o fakty, to Kennedy miał romans z Monroe, zarówno jeden jak i drugi, a Robert Kennedy odwiedził Monroe w dniu śmierci. Oprócz tego John Kennedy miał w trakcie swojej prezydentury co najmniej pięć romansów, ale pamiętajmy, że wtedy były inne czasy, dziś coś takiego by już nie przeszło. John i Robert Kennedy zostali zamordowani, a Marilyn Monroe zmarła w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną dyszkę, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję oraz koniecznie zaglądajcie na kanał. Światowa Historia, gdzie staram się codziennie dodawać nowe materiały. Trzymajcie się, cześć.